Kolejny tydzień i kolejna porcja newsów, a dzisiaj zaczniemy od Deadpoola. Bo mimo tego, że nie ma tutaj żadnych oficjalnych zapowiedzi, dat czy też trailerów, jest to na tyle specyficzna produkcja, że co jakiś czas coś się wokół niej dzieje. No i nie można zapominać o odtwórcy głównej roli, czyli o Ryanie Reynoldsie, który ma tutaj bardzo duży wkład zarówno w filmy, jak i właśnie tą całą internetową otoczkę. I tym razem ta otoczka przybrała na wadze, bo pokazuje ona pierwszy raz w historii MCU i pierwszy raz od czasu, kiedy Disney przejął prawa do superbohaterów od Foxa, w tym też Deadpoola, połączenie się obu światów i wejście Deadpoola do MCU. No, prawie. W social mediach aktora pojawiło się humorystyczne wideo, w którym razem z Korgiem oceniają trailer do filmu Free Guy, który już kilkukrotnie został przesuwany, ale w końcu ma trafić do kin. Daddy needs to express some rage. Well, hello there and what's up Reaction Faction, it's Deadpool. W każdym razie jest to ciekawe z kilku powodów. Po pierwsze, Korg jest postacią, którą poznaliśmy w Thorze Ragnaroku, który został wyreżyserowany przez Taika Waititiego, który to z kolei w tym właśnie filmie w stroju do motion capture odgrywa właśnie Korga. Idąc dalej, w filmie Free Guy główną rolę gra Ryan Reynolds, a u jego boku pojawi się Taika Waititi. Także finalnie oglądamy Reynoldsa i Waititiego, którzy reagują na film, w którym sami grają. No i na koniec najciekawsze, bo jest to właściwie pierwsza interakcja między Deadpoolem a jakąkolwiek postacią w MCU. Co prawda w reklamie zupełnie odrębnego filmu, no ale jednak. Nowe filmy zapowiedziane przez Marvela żyją raczej w swoich własnych mini-historiach, więc raczej nie ma tam miejsca na dodawanie Deadpoola do scenariusza. Jednak w odwrotnej sytuacji, w tym momencie wydaje się to już być całkiem realne. Deadpool 3 jest w fazie pisania scenariusza, a druga część skończyła się w momencie, kiedy Deadpool, cofając się w czasie, naprawiał swoją rzeczywistość. Więc strasznym marnotrawstwem byłoby niewykorzystanie tej możliwości do interakcji z całym MCU w części 3. Kto wie, być może postacie pokroju Korga zawitają właśnie w trzeciej części Deadpoola. Dla mnie idealnym rozwiązaniem byłoby to, gdyby Deadpool, korzystając ze swojego urządzenia, przenosił się między czasami i wymiarami i pojawiał się w losowych momentach filmów MCU i finalnie zupełnym przypadkiem okazywałoby się, że wszystkie te wydarzenia były możliwe tylko dzięki jego działaniom. W zasadzie twórcy nie musieliby się ograniczać tylko do MCU, ale mogliby poszerzyć ten koncept o wszystkie filmy Disneya czy też Foxa. Co w zasadzie poniekąd jakiś czas temu miało już miejsce, kiedy zobaczyliśmy okładki z Deadpoolem na zupełnie innych filmach. Mógłby pojawić się nawet we wspomnianym Free Guy'u, nawet jako postać czy też skin w tamtejszej grze, co byłoby bardzo naturalnym easter eggiem. Albo wyobraźcie sobie, jakby przez pomyłkę trafił do jakiegoś filmu Disneya typu Piękna i Bestia, gdzie sama bestia okazałaby się X-Menem o tej samej nazwie. No dobra, teraz może popłynąłem, ale chyba właśnie to jest tym wszystkim najlepsze, że praktycznie wszystko może się tutaj zdarzyć. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym myślicie, a teraz już przechodzimy do kolejnego newsa. Mimo tego, że emocje w The Walking Dead już dawno zanikły, to te zakulisowe narastały z roku na rok, aż do teraz. Początki serialu były naprawdę bardzo, bardzo dobre, zważywszy na to, że sam temat zombie nie był jeszcze tak popularny i przejedzony, jak i na to, że po prostu odcinki były bardzo dobre. A to stało się m.in. za sprawą Franka Darabonta, który był showrunnerem pierwszego, a w zasadzie dwóch pierwszych sezonów. Co można zauważyć chociażby po nieco odmiennej koncepcji na same zombie, które wyglądały i zachowywały się inaczej niż w późniejszych sezonach. Jednak sielanka nie trwała długo, bo twórca został zwolniony ze swojego stanowiska i jak się później okazało, prawdziwym powodem tej decyzji było napięcie między nim a stacją, które było spowodowane chęcią zmniejszenia budżetu przez AMC na kolejne sezony i odcinki. Co zresztą później chyba nastąpiło. W każdym razie niedługo po zwolnieniu Frank wraz z agentami postanowili pozwać AMC, gdzie żądali od studia 280 milionów dolarów odszkodowania w ramach znacznego przyczynienia się twórcy do sukcesu serii. I niestety się nie udało, bo otrzymał on w tym momencie zaledwie marne 200 milionów dolarów oraz dodatkowy procent z przyszłych produkcji w tym uniwersum. Jestem przekonany, że jest teraz bardzo, bardzo smutny z powodu tej decyzji w swoim nowym Ferrari.
A skoro mowa o serialach, które były świetne, ale później coś poszło nie tak, powstaje więcej spin-offów z Gry o Tron. HBO zamierza wycisnąć wszystko, co się da ze świata Westeros i zapowiada kilka animowanych seriali, które mają zawitać na HBO Max. Jak podaje The Hollywood Reporter, możliwe, że jeden z nich skupi się na Yeti, znanym także jako Złote Imperium Yeti, czyli regionie, który nie został ukazany w oryginalnej serii. George R.R. Martin powiedział w jednym z wywiadów, że kraina ta jest ulokowana na dalekim wschodzie Essos i ma być odpowiednikiem naszych średniowiecznych Chin. Co brzmi ciekawie i świeżo, jak na to, co już tam poznaliśmy. Aż szkoda, że będzie to animacja, a nie serial aktorski. A tych w produkcji jest już masa, m.in. House of the Dragon, 10,000 Ships, Nine Voyagers i pewnie jeszcze z 15 innych, których nie pamiętam. Zapytałem was ostatnio na karcie społeczność na YouTubie, czy chcielibyście, żebym wplatał w serię newsową wasze pytania. Te filmowo-serialowe, czy też te ogólne o wszystkim. Zdecydowana większość była za, więc czemu nie, możemy spróbować. Tak też, jeżeli macie teraz jakieś pytania, to piszcie śmiało na dole w komentarzach. Oczywiście osoby wspierające będą miały pierwszeństwo, tak też zachęcam do wspierania kanału. Don't forget to smash that subscribe button and follow me on Patreon. Naprawdę długo musimy czekać na kolejne odcinki Stranger Things, ale całość powoli nabiera tempa. Teraz dla przykładu aktor, który wciela się w Hoppera, zdradził, że sezon 4 zdradzi duży sekret związany z jego postacią, który był trzymany w tajemnicy od pierwszego sezonu. I nie myślę, żeby chodziło tutaj o jego superbohaterskie zdolności w postaci Red Guardiana, które pokazał w Black Widow. A więc co to może być? Niestety zobaczymy to pewnie razem dopiero z premierą serialu. A kiedy ta premiera? Z powodów wiadomych została mocno przesunięta i póki co spekulowana jest na koniec 2021 roku. Jednak w tym wypadku trzeba czekać na oficjalną zapowiedź od samego Netflixa. Loki, jak już pewnie wiecie, otrzyma swoją kontynuację w postaci drugiego sezonu. Z jego reżyserii zrezygnowała jednak Kate Herron, która stworzyła pierwsze 6 odcinków serii. Stwierdziła ona, że jest dumna z tego, co wyszło, ale nastawiała się tylko na jeden sezon, a z dalszych rezygnuje z powodu innych projektów, nad którymi pracuje. A skoro jesteśmy przy Lokim, to mogę wam tutaj wrzucić moją mini recenzję tego właśnie serialu. Miałem to zrobić w oddzielnym odcinku, ale w sumie mogę to zrobić też tutaj. I z racji na to, że jest to serial na Disney Plus, do którego nie każdy ma dostęp, to obędzie się bez spoilerów i będzie na szybko. No więc mówiąc wprost, Loki jest dla mnie najlepszym serialem, który obecnie wydał Marvel na swojej platformie. WandaVision była ok, ale czegoś tam brakowało. Falcon i Zimowy Żołnierz to serial, który może pominę, bo w zasadzie odpadłem po pierwszym odcinku i średnio mam jak się o tym wypowiedzieć. I potem przyszedł właśnie Loki, który był bardzo fajnie, ładnie nagrany i miał w końcu ciekawą historię, która o dziwo ma ogromny wpływ na całe MCU. I tak jak WandaVision skupiła się na swoim małym miasteczku, tak tutaj stawka jest międzywymiarowa. Poznajemy koncept multiversum i różne wariacje Lokiego, co prowadzi do wielu ciekawych sytuacji i nie mogę się doczekać, aż wynik tych wydarzeń zobaczymy w przyszłych filmach Marvela. I kto wie, może to właśnie Loki sprowadzi Deadpoola do MCU, albo wręcz odwrotnie? Byłoby na pewno bardzo, bardzo ciekawie. Jeżeli mielibyście z jakichś powodów wybrać tylko jeden z nowych seriali Marvela, to z pewnością warto obejrzeć właśnie Lokiego, bo to on jest najbliższy temu, co znamy z kina i ma najwięcej powiązań do reszty historii w MCU. Rodzi się tylko to samo pytanie, co w przypadku WandaVision, czyli gdzie był Doctor Strange, kiedy działy się tak ogromne rzeczy wpływające na rzeczywistość? No nic, może przekonamy się już niedługo w kinie. Dobrze już wiecie, że czekam na Dune z niecierpliwością i że mam nadzieję, że będzie to kolejny wizualny Blade Runner. W oczekiwaniu nie pomaga mi tutaj fakt, że dostaliśmy właśnie świetne plakaty z tej właśnie produkcji. I wiadomo, plakaty plakatami i nie ma to dużego odzwierciedlenia w filmie, ale sam fakt tego, jak jakościowo one wyglądają, utwierdza mnie w tym, że przynajmniej jakościowo się tutaj nie zawiedziemy. Grunt, żeby teraz tylko tego nie przehypować, co w zasadzie już mi nie wyszło. I w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Pamiętajcie, żeby zostawić po sobie ocenę i pytanie do kolejnych odcinków oraz subskrypcję, żeby nie pominąć tych właśnie odcinków. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia już niedługo w kolejnych odcinkach na tym kanale. Prawdopodobnie.